Kilkanaście dni temu zadzwonił do mnie pan redaktor z Warszawy i zaprosił na audycję do jednej z ogólnopolskich rozgłośni radiowych. Bardzo fajnie, że chcą się czegoś dowiedzieć o Kielcach. To była w gruncie rzeczy bardzo sympatyczna rozmowa, ale na koniec zadał mi takie zaskakujące pytanie. Czy Koalicja Obywatelska chce przegrać wybory w Kielcach, bo wystawia w nich społeczniczkę i kobietę? Rozumiecie? Dla pana redaktora to są dwa nieszczęścia naraz. Dwa nieszczęścia naraz. Nie dość, że społeczniczka, no to jeszcze kobieta. Panom redaktorom z Warszawy wydaje się, że polityka to jest taka brutalna gra dla samych facetów. Wydaje im się, że do polityki idzie się dla kariery i dla kasy. Nie tutaj. Nie u nas i nie w Kielcach. Wiarygodność i autentyczność u nas mają ci, którzy są blisko ludzi, którzy są na ulicach, którzy są na miejskich eventach, którzy są po sąsiedzku. My tu ufamy tym, którzy nie patrzą na innych z piedestału. Wiecie to, kto na mnie zagłosuje? Pan Andrzej z Sadów, którego spotykam codziennie, jak wychodzę na poranny spacer z Grzanką, bo tak ma na imię mój pies. Pan Andrzej chodzi codziennie rano i ćwiczy na plenerowej siłowni i często zamieniamy kilka zdań o mieście, o polityce. Zagłosuje na mnie pani z Nowego Światu, która spotkała mnie po 15 października, przytuliła i ze wzruszeniem powiedziała: dziękuję. Zagłosuje na mnie emerytka, którą spotkałam kilka dni temu w klubie seniora na Bocianku. Ona podeszła, objęła mnie i powiedziała: dziecko, musisz więcej jeść. I zagłosują na mnie tysiące innych ludzi. Moich przyjaciół, moich sąsiadów. Ci, których spotykam na miejskich wydarzeniach. Ci, z którymi stałam przed sądem. Ci, z którymi wspólnie walczyłam o godność kobiet. Ale także ci, którzy jeszcze nie spotkali mnie na swojej osobistej drodze, a w tej kampanii na pewno to nastąpi. Dlaczego na mnie zagłosują? Pewnie nie dlatego, że w ostatnim czasie faktycznie trochę nie dojadam. Pewnie nie dlatego, że adoptowałam kundelka, choć dla niektórych to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Zagłosują, bo łączy nas wspólny cel i wspólne marzenie o Kielcach. Chcę, żeby Kielce były miastem, które przyciąga mieszkańców dobrym standardem życia, uczniów i studentów wysoką jakością edukacji, pracowników atrakcyjnymi miejscami pracy, przedsiębiorców szansą i otwartością, inwestorów tym, że damy im możliwość realizacji tutaj ambitnych planów. Ludzi kreatywnych otwartością na przyszłość. Tę kampanię rozpoczęłam od prezentacji swojego proklamu gospodarczego i skonsultowałam go z 6 największymi organizacjami zrzeszającymi biznes. Bo to oni będą wdrażać go w życie przy mądrej, odpowiedzialnej polityce miasta. To ich sukcesy zawrócą młodych ludzi z S7 z drogi do Warszawy. Bo młodych ludzi przede wszystkim zatrzymają tutaj atrakcyjne miejsca pracy. W mieście, gdzie można wygodnie żyć. Gdzie jest dobra oferta kulturalna, gdzie są zielone i otwarte przestrzenie, gdzie jest przyjazna edukacja, w mieście, z którego wszyscy możemy być dumni. Kielce są wyjątkowe. Z tysiąca różnych powodów, które pewnie nie są znane na zewnątrz. Ja opowiem wam o jednym powodzie i jednym wyjątkowym miejscu.
o kieleckiej kadzielni. Jeszcze kilka lat temu to była dziura w ziemi po nieczynnym kamieniołomie, bardzo urokliwa, ale jednak mocno zaniedbana. I dzięki zaangażowaniu mieszkańców, głównie kobiet i społeczniczek, udało się w tej przestrzeni zorganizować kilka edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sportów Ekstremalnych. I to był świetny impuls dla władz miasta, żeby zmienić to miejsce, żeby je odczarować. Przejdźcie się tam dziś. Są tam ścieżki spacerowe, tyrolka, skatepark, tor dla osób z niepełnosprawnością. Możemy wspólnie odczarować wiele takich miejsc. Przed nami Dolina Silnicy z zalewem, tętniące życiem centrum z pięknym Placem Wolności i to miejsce, w którym jesteśmy tutaj dzisiaj, Targi Kielce. Zadbam o to, żeby to miejsce się rozwijało i przyciągało tutaj międzynarodowy biznes. Mamy ogromną szansę, którą daliśmy sobie 15 października, także tu w Kielcach. Szansę, którą oferowali nam obecny tutaj na sali minister Adam Bodnar i inni członkowie i członkinie polskiego rządu. Dzięki ich pracy, ich wiarygodności na arenie międzynarodowej dzisiaj możemy skorzystać z ogromnych środków europejskich na rozwój naszych małych ojczyzn. Tylko musimy sensownie i odpowiedzialnie wybrać 7 kwietnia. Koalicja Obywatelska wygra wybory w Kielcach, bo wystawiła w nich społeczniczkę i kobietę. Ale nie tylko to mnie definiuje. Definiuje mnie także zaangażowanie, odpowiedzialność, doświadczenie, profesjonalizm, umiejętność zarządzania i współpracy z ludźmi, umiejętność słuchania i rozwiązywania konfliktów. Tak, jestem społeczniczką. Zorganizowałam wiele rzeczy, które zmieniły nasze miasto. Tak, jestem kobietą i bardzo się cieszę, bo w Kielcach dziewczyny mogą wszystko. Jestem przekonana, że prezydentką Kielc zostanie Agata Wojda, społeczniczka i kobieta.